Naszą rozmowę ilustrujemy obrazami z drugoligowego spotkania rekordzistów z Kamionką Mikołów. Na ile udział w tych rozgrywkach był pomocny w przygotowaniach do tyskiego turnieju? Czy mam już doświadczenie z tą formą przygotowań, bo przygotowujemy się już któryś rok z kolei. Myślę, że to jest idealnie trafiony sposób na przygotowanie grup U20 i U18. No, możemy się tutaj zgrywać na tle dosyć dobrych zespołów, drużyn, z którymi gdzieś już trzeba wejść na odpowiedni poziom, żeby wygrywać i gdzieś możemy testować różne rozwiązania taktyczne w ataku pozycyjnym, w stałych fragmentach gry. Na pewno jest to bardzo dobra i pożyteczna forma przygotowań do Mistrzostw Polski U20. To pierwsze młodzieżowe Mistrzostwa Polski 20-latków bez udziału zawodników złotego rocznika w przypadku rekordu 1998, ale chyba Mike kto zastąpić. No dokładnie tak, no trzeba przyznać, że rocznik 98 był wyjątkowym rocznikiem, gdzieś seriami tym rocznikiem zdobywali się mistrzostwa, ale tak jak można się domyślić, rekord ma doskonałą młodzież i te młodsze roczniki też stanowią dużą siłę, zresztą to potwierdzili gdzieś tam wcześniejszych grupach, w młodszych grupach i też tam były sukcesy, więc myślę, że tutaj nie ma się co martwić o jakość zespołu. Mamy wielu, już nie będę nazwiskami wyróżniać, ale mamy wielu doskonałych zawodników i na pewno na tle młodzieżowym mamy mocny zespół. Wiadomo, że to jest tylko sport i jesteśmy gdzieś tam mocną drużyną, ale znając życie, na pewno będziemy się mieli z kim mierzyć, bo w mistrzostwach młodzieżowych zawsze jakieś 1-2 zespoły są, czy nawet więcej, są na wysokim poziomie i na pewno trzeba być dobrze do tego przygotowanym. Co jest dla Bielszczan celem minimum, bo maksimum wydaje się być oczywiste? No tego pytania się obawiałem. Wiadomo, że jak się zdobywa seryjnie i mistrzostwa, medale, no nie sposób powiedzieć inaczej, jak jedziemy po medal i po ten medal najcenniejszy. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest tylko sport. No co, jesteśmy silnym zespołem, potwierdzamy to i w tych meczach drugoligowych i też widać na treningach, że ten zespół jest coraz mocniejszy. Myślę, że jest trudno tu uciec od roli faworyta i trudno nie powiedzieć, że jedziemy po mistrzostwo, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko sport. A na koniec bonus, zaproszenie od trenera Andrzeja Szłapy. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, rodziców zawodników i wszystkich ludzi związanych z rekordem na mistrzostwa U20 w Tychach. Zaczynamy ten turniej w piątek 20. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać też w niedzielę w fazie pucharowej.